Koniec, 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 filmik kończący. Boss pokonany. Aczkolwiek nagrałem to w złym momencie. Gra była w miarę tania. 70 zł, potem jakichś przecenach 50 i tak dalej. Zapowiadała się fajnie. Jako gra we współpracy, można tu iść we czterech, ale ta mechanika gry, sposób w jaki się sposób w jaki się skakało właściwie to, tu można to przewinąć. Brave Heroes, wygraliście. Ładnie, kolorowo. Plansze może mogły być trochę bardziej urozmaicone. Dość dużo tych plansz, chyba 29 czy 28. Graliśmy przez chwilę we dwójkę, ale tutaj w niektórych momentach właśnie wychodziło, że łatwiej grać pojedynkę. Bo jak ktoś tam ginie, to trzeba mieć cały czas kontrolę, czy już wszyscy są... Czy wszyscy już zginęli, w tak wszyscy zginęli, trzeba iść od nowa. Tu na tych poprzednich planszach, jak grałem bez komentarza, to tam myślałem, że wyrzucę pada przez okno. Bo to nie chodziło o to, że coś było, nie wiem, trudne, tylko kwestia odpowiedniego naciśnięcia tego skoku i wyskoczenia do góry. Tu był problem. Potrzeba było, no jakoś, albo dana postać się źle trzymała tych ścian, tam podskakiwała krzywo. Przekładali w premierę i tam w ogóle myślałem, że to będzie jakoś tak w miarę fajnie. No dość dużo przeszliśmy tych plansz i... Gościa, chcesz coś powiedzieć o grze? Chcesz ją ocenić? A możesz te słuchawki? Nie, ja tak powiem. Mi się podobała na początku muzyczka z planszy. Muzyczka w planszy? No, a muzyczki były w miarę... I jeszcze mi się podobały bobasy. Małe bobasy, plansza z bobasami. No. Ale też mi chyba przeszkadzało to skoki. Bo też nie były wymierzone. Skoki, nie? Nie, no często właśnie... Męczyliśmy się na tych planszach przez te skoki właśnie. Bo... No... Trzeba było być albo precyzyjnym w skoku, albo te ściany jakoś tak... No niby to jest platformówka i na tym to polega, tylko że porównując to... Adventure, ciekawe co teraz będzie. No, mamy po prostu wszystko. No, Rayman jest lepszy, tak. Mamy tutaj wszystko to pokonane. Ta plansza bardzo trudna. Ta też. No, trudna, ale taka... Nie wiem, jak ktoś lubi to... To może, ale... Chyba gra warta po prostu swojej ceny. Ale mogło być to lepsze, moim zdaniem. Dobra, zamieszczę tu dwa filmiki, bo jeden do ostatniej fazy bossa. Już się pogubiłem w ogóle, czy to nagrywam, a drugi taki podsumowujący. No i do zobaczenia w innych seriach.